Dniach 10-12 czerwca odbyła się kolejna impreza znana jako Opolagra. W tym roku impreza odbywała się na lotnisku w miejscowości Kamień Śląski. W wystawie wzięło udział 328 firm prezentujących swoje produkty na obszarze 30 hektarów. Jak co roku, nie mogło zabraknąć pokazów maszyn rolniczych. W pokazach wzięło udział 80 maszyn. Między innymi testowano opryskiwacze na specjalnym torze przeszkód, gdzie główną wagę skupiano na wychylenie i amortyzację belek. Prezentowano również maszyny służące do zbioru i konserwacji zielonek oraz ciągników i maszyn uprawowych. Dodatkowo na imprezie udostępniono 28 torów do samodzielnego testowania ładowarek ciągników z ładowaczami czołowymi. Opolagrę odwiedziło około 42 tysięcy osób, jest to rekordowa liczba zwiedzających.